Witajcie kochani. W dzisiejszym programie chciałbym trochę opowiedzieć o domach. Po prostu domy w dzisiejszych czasach są robione z tworzyw syntetycznych, jest używane wata szklane i inne produkty, które nie są dla nas dobre dla zdrowia. Jak również inne produkty chemiczne, które po prostu nie chcę tutaj ich wymieniać. Także polecałbym Państwu budowanie domów ekologicznych, domów, które są zrobione z produktów naturalnych. Ja byłem w Indiach i w Indiach się wiele domów się buduje bez cementu, po prostu tylko z gliny, z cegieł, które są robione z gliny i z wypełniaczy, które są zrobione po prostu z krowiego odpadów od krowy. Także te domy latem są po prostu chłodne, a jak jest zima, po prostu jest w nich ciepło. A oprócz tego są antyseptyczne, nie ma w nich jakichkolwiek bakterii, jakichkolwiek insektów. Te domy są naprawdę bardzo, bardzo zdrowe. Także polecam dla Państwa właśnie robienie domów, które są zrobione z gliny. Z wypalanej gliny lub zrobione też ze słomy, jako po prostu wypełniacz jest słoma, ponieważ te domy będą dla nas zdrowe. Ja byłem w Szwecji, rozmawiałem z takim panem, który dostał premię od prezydenta Sztokholmu właśnie za tą technologię, którą używa. Jest po prostu to dom ekologiczny. Jest to dom, który nie ma żadnych odpadów, po prostu nie ma z niego ścieku, wszystko jest przetwarzane, wszystko jest wykorzystywane. I właśnie z tego względu ten dom otrzymał premię prezydenta z Sztokholmu za to właśnie, że jest ekologiczny 100%. Widziałem ten dom, byłem w środku. Wierzcie mi Państwo, naprawdę robi wrażenie. W toalecie nie ma po prostu wody, jest specjalne światło, które rozkłada, światło fioletowe, które rozkładało wszystkie pozostałości organiczne, które były w toalecie i były rozkładane przez takie specjalne światło fioletowe. I oprócz tego woda była wykorzystywana jeszcze raz i opuszczona jeszcze raz w system. Oprócz tego dom był tak zaprojektowany, żeby była duża ilość światła. W centralnej części miał zrobione jakby taką szybę, która po prostu dawała wystarczającą ilość światła. Rosły tam w środku palmy. Temperatura była dosyć wysoka, tak 23-24 stopnie. Cały czas się utrzymuje ta sama temperatura. Także byłem naprawdę pod wrażeniem tych domów. Ja bym chciał, żeby w Polsce ktoś się wziął za robienie domów ekologicznych, właśnie budownictwa ekologicznego, ponieważ to daje nam lepsze samopoczucie. Przebywanie w domu, który jest zrobiony z produktów ekologicznych, z produktów naturalnych, to właśnie będzie jakby taka przyszłość naszego kraju, żeby były po prostu domy robione ekologicznie. Nie chciałbym, żeby było budownictwo wielopiętrowe, ponieważ budownictwo wielopiętrowe jakby separuje nas od matki ziemi, po prostu odcina nas od kontaktu z ziemią, z naturą. Proponowałbym, żeby ludzie odpowiedzialni za rozbudowę miast w naszym kraju, w Polsce, robili to raczej w taki sposób, żeby były tworzone duże urbanizacje, duże miasta. Oczywiście terenu w Polsce nie brakuje, jest dużo, naprawdę dużo terenu, można w górach i nie tylko w górach i w innych miastach nadmorskich, że można naprawdę robić piękne urbanizacje. Takie urbanizacje podobne tutaj, jak są zrobione w Maladze, są naprawdę, te urbanizacje są przepiękne, są to białe domy, bardzo pięknie zrobione, z pięknymi tarasami, z pięknymi oknami. Dodam też, że według filozofii dalekowschodniej, według filozofii chińskiej, indyjskiej również, powoływałbym się więcej na kulturę Indii, ponieważ tam byłem i poznałem tę kulturę osobiście. Domy były robione tak, że miały w środku jakby takie miejsce, jak taki plac, w którym światło słoneczne wpadało i tam można było położyć jakiś stół, można było coś zjeść. Zauważymy, że te domy, jak na przykład w Radhakundzie, tam gdzie mam swój dom, są właśnie
bardzo podobne konstrukcja tych domów jest do domów bardzo starych tutaj w Hiszpanii, ponieważ jest praktycznie ta sama kultura i to samo budownictwo. Po prostu widzimy cztery filary i w środku jest jakby taki plac. I takie domy można spotkać w Sewilli i w Kordobie. Jest to naprawdę bardzo duże podobieństwo i to jest właśnie zdrowy dom, ponieważ on ma dojście światła słonecznego, ma dojście powietrza. Ja bym proponował Państwu robienie takiego domu, który ma duże okna na stronę południową, tam gdzie po prostu przechodzi słońce w ciągu całego dnia. I spać należałoby po prostu w takim pomieszczeniu, gdzie to słońce rzeczywiście ma dojście do pomieszczeń, do naszego pokoju, tam gdzie my śpimy, tam gdzie my po prostu tworzymy, rozwijamy się. To właśnie to, takie duże okna, które powodują, że to słońce wpada do naszego domu bezpośrednio, powodują jakby, że tych elektronów, tej energii słonecznej jest tam po prostu więcej. A na stronie północnej polecałbym Państwu robić spiżarkę albo robić takie miejsce, które będzie na jakieś zaprawy, na jakieś takie składowanie jakichś produktów żywnościowych. Po prostu to jest strona północna, jest to taka strona, gdzie te produkty żywnościowe się po prostu dobrze by konserwowały. Na marginesie dodam Państwu taką ciekawostkę na temat owoców. Tutaj mamy w Hiszpanii kakis. I kakis są to owoce, które mają dużo złota, a więc polecam jeść te owoce osobom, które mają jakieś problemy ze zdrowiem, są po prostu jakieś problemy zdrowotne, jakieś infekcje, no to właśnie kakis daje nam dużo złota, dużo energii po prostu tej pozytywnej od słońca, którą ma zmagazynowaną w sobie i to właśnie to złoto my zjadając przyswaja się do naszego organizmu. Także polecam Państwu też jedzenie tego kaki, bo jest naprawdę bardzo nie tylko dobre w smaku, ale po prostu daje naszemu organizmowi dużo takich substancji, które nam są właśnie potrzebne. Na marginesie chciałem Państwu skomentować, że mamy już nowy model podkładki. To jest podkładka Aroni Superhuman, ale już jest zrobiona w takim stylu, że po prostu mieliśmy trochę problemów technicznych. Czasami tutaj można było widzieć jakieś białe proszki, proszek, który tutaj wylatywał. W tej chwili już jest podkładka robiona inną technologią, jest robiona taką technologią, że produkty, które ma w sobie, lepiej promieniują, są o wiele zdrowsze, jak również w tej chwili jest robiona tak, że nic tutaj nie wypada, nic tutaj nie wysypuje się, także jest poprawiona i jest bardzo, bardzo dobra. Polecałbym też Państwu tą małą podkładkę do kieszeni, też jest robiona w tej chwili już nową technologią. To jest właśnie ta podkładka, ta malutka, którą można podłożyć pod kubek, pod szklankę. Ona jest bardzo lecznicza, bardzo pozytywna, można ją przy sobie nosić w portfelu, jest bardzo, bardzo dobra. Jak również podkładkę do kuchni, tą dużą A4, która jest Aroni Superhuman, która jest bardzo lecznicza, bardzo zdrowa. To jest właśnie ta duża podkładka, którą Państwo też możecie kupić na linku pod naszym YouTube'em. To jest właśnie ta podkładka, tam można ją po prostu zakupić. Jak również proponuję Państwu odpromiennik, który jest owocem wieloletniej pracy mojego ojca. Jest to odpromiennik Aronit Personal, Aronit osobisty, który jest do kieszeni, który pomaga na zdrowie, który nam spowoduje, że się zrelaksujemy, że nie jesteśmy tak bardzo nerwowi. To jest właśnie ten promiennik Personal. Polecam Państwu, bo naprawdę warto go mieć przy sobie, w torebce, w kieszeni, w spodniach, w kurtce. Jest bardzo, bardzo pomocny. Ja dodam tylko jedno, że początkowo ludzie po prostu jakby nie wierzą, że to może funkcjonować, że to jest pudełeczko plastikowe i tak. Ja powiem Państwu, była taka sytuacja, sprzedałem Aroni tutaj takiemu Państwu ze Szwecji, taki starszy pan, po prostu włożył sobie do kieszeni i poczuł nagle takie ciepło, takie miłe ciepło, które po prostu się roznosi od promiennika. To są właśnie te elektrony, które biją z tego promiennika, które po prostu dają frakcję wszystkich kolorów, które wchodzą do naszego organizmu i pomagają nam na zdrowie. To jest odpromiennik osobisty. Jak również macie Państwo tutaj odpromiennik, który jest home office. Home office to jest na zabezpieczenie domu. Jest to bardzo dobry odpromiennik i nam pomaga na zdrowie. Także dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.